Hejka, to Koniola 00 Wieczorem. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić pudełko na szczotki. Potem będziemy musieli sobie zrobić spód, te boczne narożniki i te. I tak przyklejamy je sobie wszystkie do spodu i tak rozszerzamy. Następnie smarujemy tu bok tego i tego i tak i sklejamy. Następnie smarujemy ten bok i sklejamy. Ten bok i sklejamy. I jeszcze przy okazji smarujemy ten. Klejem. Tak i przyklejamy. Ładnie. Tak. To nie będziemy robić pokrywkę. Ona musi wejść w środek tego pudełka. Tak do środka trzeba ją wepchnąć. Przyklejamy do niej materiał. Mierzamy sobie tak. Do tego naszego pudełka i przyklejamy tu. Tylko że już to trzeci raz odklejam, także widzicie się. I smarujemy sobie to pudełko klejem. Przyklejamy ten materiał. I pudełko mamy gotowe. No tak tu, tu i tu do tego zamykania robimy jeszcze takie. Następnie szczotkę. To tak, wycinamy sobie, ja nie będę pokazywać, tylko powiem. Wycinamy sobie elipsę z kartonu. Do tej elipsy przyklejamy sobie drucik, takie kółeczko z drucika. Następnie składamy sobie materiał na 2 lub 4, zależy jaką chcecie mieć grubą. Wycinamy już na kształt kartonika i przyklejamy. I mamy gotową szczotkę. Ja zrobiłam już dwie. No. To myślę, że... Przepraszam. To myślę, że będzie na tyle. Jeszcze przy okazji pokażę wam siodlarnię i domek. Okej. Jeszcze pokażę wam paszarnię. To jest paszarnia. O takie pojemniki mi chodzi. Takie albo takie. Zależy jak chcecie, czy taką nabieraczkę, to są nam wasze. Dla koni, dla klasy ze źrebakami, dla koni rekreacyjnych, dla koni sportowych na emeryturze i dla koni sportowych. Tu jest dla roczniaków i starszych i tu jest dla odsadków. Tu mam pojemniki z jedzeniem i tam mam takie pierdolki różne. To jest domek. Okej, ujęłam cały. Znaczy nie cały, bo to jest jeszcze domek dla małych dzieciaków. I on będzie tu, on dla tych dziewczynek od zestawów na kotyku. Tu mamy siodlarnię, tu na górze jest paszek na kantarię. Tylko że ona jest tu długa, bo tu będzie jeszcze kilka tych pasków i tu jest na siodła. Tu mamy na derki, tam jest pudełko z trokami. Tutaj jest na jeszcze jedno siodło do jazdy na kotyku, ale mam na razie takie pierdoły. I na dole są pod kantarami haczyki na ogłowia. I tu jest skrzynka z ochraniaczami. No. To chyba wszystko, co chciałam wam dzisiaj pokazać. Tak, wszystko. Cześć!